Rodacy, zwracam się dziś do was jako polski komisarz Unii w sprawach wagi najwyższej. Pożyczcie stówę. Unijny dom ulega ruinie. W gasnącej gospodarce zadawane są nowe ciosy w postaci linii bolesnych podziałów. Inicjatywa Wielkiego Porozumienia Fiskalnego zyskała poparcie milionów obywateli. Stworzyła szansę pogłębienia systemu bankowładztwa i kredytoździerstwa. Jednak agresywność ekstremistów spod znaku pseudopatriotów, jawnie dążących do ujawnienia prawdy, spowodowała, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Europejska Rada Ocalenia Unijnego i wprowadziła stan fiskalny na obszarze całej Unii. Jak długo można było czekać na otrzeźwienie? Wyciągnięta ręka po wasze pieniądze napotykała zaciśniętą pięść z wystawionym środkowym palcem. Nie jest to okej. W miarę stabilizowania się sytuacji wewnętrznej, swobody w dysponowaniu własnymi pieniędzmi będą zmniejszane lub uchylane. Niech nikt jednak nie liczy na słabość lub wahanie. Zwracam się do was, Polacy. Wyrzeknijcie się ojczyzny na taki okres, jaki okaże się niezbędny dla przezwyciężenia najostrzejszych wiecznych trudności. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą swoje 3 grosze w otchłań bratobójczych wydatków osobistych. Rodacy, wobec całego narodu polskiego pragnę powtórzyć te nieśmiertelne słowa. Jeszcze Unia nie zginęła, póki wy płacicie. Na!